Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Dzisiejszy temat to przesłona. Przesłona najlepiej wytłumaczyć na takim życiowym przykładzie. Idziesz sobie na jakiś mecz piłkarski albo idziesz do kina. No chcesz usiąść w jak najlepszym miejscu, żeby no jak najlepiej widzieć to widowisko, czy tam ten film, na których po prostu zapłaciłeś pieniądze. A tu nagle przed samym widowiskiem na rzędzie przed tobą zasiada taki ponad dwumetrowy jakiś facet, no i po prostu przesłania ci widok, tak? Nie możesz w pełni delektować się meczem, nie możesz w pełni delektować się kolejną częścią swojego ulubionego filmu. I tak samo w szachach. Podstawą wszelkiej obrony jest komunikacja między figurami, czyli to, żeby figury widziały się ze sobą, ale również to, żeby widziały takie ważne miejsca na szachownicy. I tutaj w pierwszym przykładzie, który pochodzi z partii Bayen Philip, Luksemburg 71, białe mają stratę, mają figurę mniej, ale mają bardzo zaawansowanego pionka H6. Jednak gdy tego pionka popchną do przodu na pole H7, to całe widowisko, całe to kino rozegra się na polu H8. Czyli jeżeli popchną pionka na H7, to czarne mają jeszcze możliwość obrony. Mogą na przykład zagrać goniec F5 czy tam goniec E6 i wieża będzie widzieć bardzo ważne pole na szachownicy, czyli pole H8. To jest właśnie to kino, o którym wspominałem wcześniej. I o ile czarne mają władzę nad gońcem, mogą się tą figurką ruszyć i no, opanują te pole H8, to po ruchu, który zagrał tutaj Bayen, już takiej możliwości nie będzie. Wieża D8. Wspaniałe posunięcie. I teraz tak, jeżeli goniec się ruszy na F5, no to wieża zostanie po prostu zbita. Jeżeli goniec się ruszy na pole B7, tak jak teraz, to wieża niestety już nie widzi kina. To jest właśnie ten ktoś, kto przeszkadza nam w widoczności tego pola. Białe zlikwidują takiego obrońcę, który mógłby przeszkodzić im w promocji. I tutaj dochodzi nam nowy motyw, jest to tak zwane prawo kwadratu, dwa pola do przodu i dwa pola w bok. Gdyby teraz czarne weszły w ten kwadrat, to zdobyłyby tego pionka. Kiedy pionek się przesuwa do przodu, kwadrat się zmniejsza, jedno pole do przodu, jedno pole w bok, król nie ma szans wejścia w kwadrat i po prostu promocja tutaj zadecyduje o zwycięstwie białych figur. Drugi przykład, może jeszcze bardziej tutaj dobitnie pokazuje motyw przesłony, jest to partia Smysłow-Tolusz, a przebiegała ona w ten sposób. Goniec zbił na B7, wyrównuje tutaj materiał na szachownicy, goniec to odbił, hetman to odbił i tutaj czarne pojawiły się problemy. Ponieważ hetman widzi wieżę niebronioną i hetman widzi gońca, również niebronionego. I wydaje mi się, że najlepszym posunięciem po prostu w tej pozycji było zagranie ruchu wieża na E8, żeby te dwie bierki się jakoś wzajemnie ze sobą podbroniły i myślę, że ta partia mogłaby się spokojnie toczyć dalej. Grający czarnymi Tolusz zagrał w tej pozycji hetman na D8, no i też wydaje się to logiczne posunięcie, hetman broni wieżę, hetman broni gońca, ale nie spodziewał się tego motywu przesłony. Goniec B8. I teraz widzimy, komunikacja między figurami zostaje zachwiana. Wieża przestaje widzieć hetmana, a przede wszystkim hetman przestaje widzieć wieżę i nie będzie po prostu mógł bronić tej figury. Gdyby na przykład nastąpiło posunięcie hetman D5, hetman broni tutaj poprzez rentgena tą wieżę na A8. Oczywiście hetman C8 nic nie daje, można wrócić hetmanem, ewentualnie wrócić gońcem. No ale goniec przestaje być broniony, czyli nastąpiłoby hetman na E7. I wracając do tej pozycji, często właśnie przeaczamy takie motywy, forsowne widzimy, ale nie widzimy takich cichych ruchów, które przerywają jakąś komunikację między figurami, a takim wyśmienitym ruchem było posunięcie goniec na B8. Trzeci przykład to partia Anand Shirov i co ciekawe była to partia, z tego co mi się wydaje, z tego co patrzyłem źródła tej partii, to była partia grana na ślepo. Także tym większe brawa tutaj dla grającego białymi Ananda, który no w wspaniały sposób się rozprawił tutaj z równie znakomitym szachistą, z Shirovem. Jeżeli ktoś chciałby tutaj popatrzeć na jakieś takie bardzo agresywne, przyjemne partie,
to odsyłam do książki Ogień na szachownicy. Ta książka jest również w języku polskim, można ją nabyć tutaj w sklepach szachowych. Poszukajcie sobie po prostu tej książki gdzieś na internecie. W tej pozycji białe mogą po prostu zbić hetmanem na c7, wyrównać pionki. Hetman c7, hetman c7, goniec bije na c7. Aczkolwiek nie widać tutaj takiej prostej wygranej, jeżeli ta wygrana w ogóle jest. Skoczek stanie gdzieś na polu d7, postawi blokadę, ten pionek nie będzie mógł się ruszać do przodu i czarny król po prostu sobie podejdzie. No jednak wymiana hetmanów raczej nie jest taką dużą korzyścią dla białych, ponieważ hetman biały jest o wiele bardziej aktywny, już tam zrobił związanie, już strzela w stronę króla. Ten hetman też jest dobrą figurą, ale jednak no, ten hetman biały tutaj no, bardziej po prostu atakuje na króla. I w piękny sposób tutaj grający białymi Anand wykorzystał te niedogodności w ustawieniu czarnych figur. Zaczął o hetmanach d8. Problem tej pozycji polega na tym, że gdyby od razu Anand pchnął pionka, to po cebie d6 no tutaj no nie zdziałały zbyt wiele. Jeżeli jednak zagra najpierw hetman d8, to czarne nie mają aż tak dużo czasu, żeby z tej sytuacji się rozwiązać. Mogą co prawda zejść królem na h7, ale pozostają inne motywy taktyczne, które ukryte są w tej pozycji. A tym ruchem jest posunięcie d6. Widzimy, że komunikacja między hetmanem i skoczkiem przebiega w linii skośnej i posunięcie d6 jest taką typową przesłoną, gdzie ta komunikacja po prostu zostaje zachwiana. Jeżeli c bije na d6, no to białe biorą sobie na f8, zostają z figurą więcej. Dlatego grający czarnymi Shirov zagrał posunięcie skoczek e6, ale to też nie daje ratunku w tej pozycji, ponieważ po d bije c, no albo będzie musiał zbić hetmana, i po c bije d8 no, pojawi się ponownie promocja, albo skoczek będzie musiał zbić na c7 i po hetman bije na c7 ta pozycja również jest wygrana. Kolejna partia, tym razem w wykonaniu mistrza świata. Białymi grał Fink, czarnymi mistrz świata Alechin. No i widać, że Alechin mimo straty pionka to lepiej rozegrał debiut, ponieważ wierzy na bardzo aktywnych liniach. Wieża B8 strzela tutaj w pionka B2, wieża E8 strzela w gońca. Gońce też gotowe są gdzieś tam do wtargnięcia do obozu przeciwnika. No tylko hetman taki trochę zakopany, ale hetman, oczywiście Alechin wiedział, co z tym hetmanem zrobić. Tym bardziej, że widzimy, że król jeszcze białych nie zroszował, no i będą chciały właśnie czarne no jak najdłużej utrzymać tego króla tutaj na tym niewdzięcznym polu E1. Nastąpiło hetman na e7. Jeżeli białe zrobią roszadę, bierzemy sobie figurę na e2. I tutaj białe chciały się wysmyknąć z tej pozycji, grając posunięcie skoczek f1 i przesłonę można również stosować do obrony. Czyli skoczek idąc na pole f1 chciałby na przykład później pole e3 i przesłonić tą linię e, żeby móc później zrobić roszadę. No tak, takie samo zadanie mógłby spróbować zrobić goniec, no ale to nie będzie aż tak dobre, bo po ruchu goniec E3 no przede wszystkim pada pionek, no i też ten skoczek nam trochę przeszkadza w dalszym rozwoju. No wszystko by było fajne po ruchu skoczek F1, gdyby nie to posunięcie. Goniec na B5. Komunikacja znowu jest w linii ukośnej, hetman przed chwilą widział po ruchu goniec na B5, już tego gońca nie widzi. No co tutaj może nastąpić? No można ewentualnie zbić hetmanem na B5. Oczywiście w tej pozycji po ruchu gońca B5 Fink poddał się. Po hetmanie na B5 wieża bije B5. Nawet nie można odbić A bije na B5, bo nadal grozi mat. Czyli trzeba by było się jakoś zasłonić skoczkiem na E3. Wieża gdzieś może wrócić i po prostu czarne zostają z dużą przewagą. Zdobyły hetmana, a oddały tylko gońca. Białymi w tej pozycji grał Caruana. Zawodnik z pochodzenia Włoch, obecnie reprezentujący barwy Stanów Zjednoczonych, który niedługo przystąpi do meczu o Mistrzostwo Świata. Będzie walczył z Magnusem Carlsenem, także zapowiada się niezwykle ciekawe wydarzenie. Tutaj w świecie szachowym myślę, że każdy będzie to obserwował. Partia tutaj z Caruana grał z Adamsem w Dortmundzie grana w 2013 roku, także no, 5 lat temu, no, przez 5 lat
No jednak siła gry Caruana zdecydowanie poszła do przodu. No Adams już jest no bardziej zaawansowanym wiekowo zawodnikiem w stosunku oczywiście do Caruany. No i tutaj już na wstępie no można zobaczyć, że no Caruana ma sytuację nieciekawą, ponieważ ma tylko dwa pionki, czarne mają cztery pionki, obie strony mają lekkie figury. No ale tutaj pojawia się kolejny problem, ponieważ ten skoczek jest tak naprawdę uziemiony. On nie może iść na A8, nie może iść na E8, tutaj te wszystkie pozostałe pola też są niedostępne. I tutaj jak się zasadził na tą pozycję Adams, po prostu spróbował zastosować motyw przesłony. Zobaczył, że skoczka broni goniec i postanowił, że coś tu postawi pomiędzy, żeby ten skoczek został ugotowany w tej pozycji. Nastąpiło król C8, przerzut króla na pole D7, po czym, no tutaj być może lepsze dla białych było jakoś czekanie gońcem niż cofanie się królem na pole C2. I tu już widzimy motyw. Skoczek na C4, skoczek na D6 i skoczek pozostaje niebronioną figurą, będzie miał kłopot. Zawczasu Caruana gra skoczek A6, no teraz nie działa posunięcie skoczek D6, bo po prostu białe pozbędą się problemu, zagrają skoczek na B8, szach i tutaj mogą sobie wymienić tego słabego skoczka za gońca. No oczywiście nie dajemy wymienić bardzo słabych figur, takich, które prawie są zdobyte za no, bardzo aktywne, takim jakim jest goniec na polu C6. Dlatego goniec się wycofał na pole B7, i tu widzimy, że na przykład gdyby poszło skoczek na C7, to wydaje mi się, że można by było zagrać ruch A6 i później skoczek D6 i ten skoczek na C7 zostanie złapany. Caruana skoczek na B8, no na polu C7 było źle i na polu B8 też będzie źle. Król już robi problem i pozostaje tu już tylko białymi czekać. Król na D3. Bardzo ładne posunięcie B5, które tworzy tutaj taką ściankę pionową. Dodatkowo jest też możliwość na przykład wstawienia skoczka na B6, który przyda się właśnie w łapaniu tego białego skoczka. W poruchu B5 tutaj już no, Caruana nie widział szans na ratunek i po prostu się poddał. Gdyby na przykład właśnie nastąpiło posunięcie A4, no to oczywiście trzymamy tą ściankę. I gdyby białe czekały w tej pozycji, to my się wycofujemy tym skoczkiem i dążymy do tego, żeby skoczek stanął na pole C7, po to, żeby właśnie przerwać komunikację między figurami. Białe powiedzmy biją, AB, goniec sobie tam czeka. I tutaj też chyba dokładniejszym posunięciem jest właśnie skoczek A8 niż skoczek D5, bo po skoczku D5 tutaj pewnie jeszcze jakieś posunięcie C4. Jest taka zasada w końcówkach, że strona słabsza stara się wymienić jak najwięcej pionków, a strona silniejsza stara się wymieniać jak najwięcej figur. Tak? Czyli strona, która goni, która ma stratę materialną, to powinna właśnie wymieniać pionki. I po ruchu skoczek A8 właśnie wydaje mi się, że ten ruch jest dokładniejszy niż skoczek D5. Gdyby na przykład nastąpiło posunięcie C4, to ten skoczek, zwróćmy uwagę, od wielu ruchów nam nie ucieka. On nie ucieknie na A6, nie ucieknie na C6, nie ucieknie na D7. A tak jak wspominałem wcześniej, nie wymieniamy pionków i gramy sobie posunięcie B4. Robimy kolejny atut w tej pozycji, czyli pionka wolnego podpartego. No i tam po takim wyczekiwaczu goniec na G3, skoczek C7, przesłoniliśmy, nie ma komunikacji, zdobywamy na B8. Tutaj tym razem widzimy przykład z partii kobiet. Białymi Alina Kaszlińskaja, małżonka naszego wspaniałego arcymistrza Radosława Wojtaszka. Czarnymi Elisabeth Petz z Niemiec, partia z 2013 roku, czyli też taka bardziej współczesna. No raczej no każdy, gdyby mógł tutaj wybierać, to raczej skłaniałby się do białych z uwagi na tego bardzo mocnego gońca na C3, który tutaj uderza w ważne pola przy królu przeciwnika. Aczkolwiek no, też są mankamenty w obozie białych. No, zwróćmy uwagę na gońca G2 i słabą strukturę pionową. Białe tutaj wykorzystały to w bardzo elegancki sposób. Nastąpiło wieża na D8, próba wykorzystania również słabej ostatniej linii. Po wieża bije D8, hetman bije D8, mat.
Wieża C8, wieże się wzajemnie bronią. I teraz hetman D4. Goniec i hetman razem próbują tutaj zamatować na polu G7 albo na polu H8. Nastąpiło F6. No po wymianie hetmanów też tutaj w tej partii może być różnie. Hetman bije F6, goniec bije F6. No i na przykład jakieś posunięcie skoczek B2. Wcale czarne nie są tutaj wskazane na porażkę w tej pozycji. Przy tak odkrytym królu oczywiście warto zostawić sobie hetmana na planszę. A jeżeli zauważymy tutaj, że ten pionek jest tak niesamowicie ważny w tej pozycji i gdyby tego pionka nie było, to no naprawdę dobranie się do króla będzie o wiele prostsze, no to z łatwością przyjdzie nam znalezienie takiego posunięcia, jak zagrała właśnie Alina Kaszlińskaja, czyli posunięcia wieża na D6. No hetman bije D6, C bije na D6, wygrana pozycja, a no jeżeli czarne nie zbiją, tylko sobie odejdą gdzieś hetmanem, to i białe i tak wejdą na pole F6. Czarne zbiły ton skoczkiem, skoczek bije D6 i tutaj oczywiście wykorzystujemy to, że hetman został przesłonięty właśnie przez własną figurę i nie ma komunikacji. Gdybyśmy od razu odbili C bije na D6, no to tutaj można nawet zbić wieża bije C3 albo zagrać proste wieża na F8. Bijemy hetmanem na F6, czarne mają przewagę materialną, mają przewagę, ale co z tego, skoro ten król czarnych jest po prostu tak bardzo odkryty. Hetman na B7 i teraz już kończy się ta partia. Forsowne szachy prowadzą do mata. Hetman H8, król F7, hetman na G7, jedyny król E6. Wprowadzamy kolejną figurę do ataku, wieża na E1. I tu po król D5 już się czarne poddały, a mógł nastąpić taki efektowny mat. Hetman na D4 do centrum. Król na C6 i hetman bije D6. Koniec partii. Siódmy przykład. Iwańczuk Moskalenko. Iwańczuk, no, znakomity szachista, fenomen, geniusz. Czasami potrafi zagrać na genialną partię, a czasami potrafi położyć w niewytłumaczalny sposób swoją grę. Na przykład taką partię rozegrał z Jankiem Dudą na olimpiadzie w Batumi, gdzie no, po prostu nas przegrał w miniaturce, można powiedzieć. A jeżeli ktoś na przykład chce zobaczyć jakiś tam śmieszny incydent z udziałem właśnie Iwańczuka, to polecam zobaczyć znalezienie właśnie tam na internecie, jak Iwańczuk odbiera nagrodę, chyba nawet tak, wygrał wtedy Mistrzostwa Świata w szachach błyskawicznych. I tam właśnie organizatorzy przeprowadzają ceremonię wręczenia nagród, a Iwańczuk tam zapatrzony na szachownicę, ale nie gra w szachy, tylko gra w warcaby. Także tam go wyczytują, on tam nic. Ktoś tam go właśnie szturchnął, żeby pobiegł i szybko odebrał tą nagrodę. Także no polecam zobaczenie to do końca i zobaczenie, co zrobił na samym końcu tego filmiku. No, no naprawdę nie będę tutaj zdradzał, ale no, warto właśnie zobaczyć, jak Iwańczuk jest, jakim jest po prostu nietuzinkowym graczem. W tej pozycji Iwańczuk gra białym kolorem, ma pionka więcej, aczkolwiek czarne mają tutaj dosyć aktywne figury, czyli spójrzmy na wieżę na linii C. No, należałoby popracować nad figurami, czyli nad gońcem B7, nad hetmanem i nad skoczkiem. Ale aż trudno uwierzyć, że te wieże tutaj będą miały za chwilę problem. Właśnie Iwańczuk wykorzystał motyw przesłony. Nastąpiła wieża A3 i to mogło prowadzić właśnie do takich małych problemów z tą wieżą, ponieważ Iwańczuk tego nie wymienił. Stwierdził, że ważniejsza do wymiany będzie ta wieża, a ta wieża może tutaj się po prostu zaplątać. Wieże się wymieniły, skoczek wrócił, hetman na pole C8, goniec na B3. No widzimy, że ta wieża nie ma za bardzo miejsca. Może tam gdzieś kursować po polu A3 i na pole A1. Właśnie tak się stało. Wieża wróciła do obrony i wieża na A3. Z tego względu, że gdyby na przykład nie wrócił, no to już groziło posunięcie hetman B2 ze zdobyciem tej wieży.
Na polu A3 po ruchu hetman może bronić jeszcze tą wieżę hetman. Ale tutaj myślę, że już każdy, znając poprzednie przykłady, znajdzie, jak tutaj dojść do motywu przesłony. Patrzymy, hetman broni wieżę. I co tu postawić po skosie, żeby ten hetman nie mógł tego bronić? No oczywiście skoczka, tak? Czyli Iwańczuk od razu złapał motyw, skoczek na D3. I tu też charakterystyczna rzecz, że ten motyw skoczek C5 wcale nie ucieka. Iwańczuk najpierw zabezpieczył sobie króla, najpierw poprawił sobie wieżę, jakieś tam pole G3 też podbronił, dopiero później zagrał ten motyw przesłony. Czyli wieża F3, H4, król H2 i po królu H7 dopiero teraz zagrał posunięcie skoczek C5. No oczywiście, jeżeli wieża zbije na B3, to skoczek wraca ze zbiciem, a jeżeli nastąpi B bije na C3, na C5, no to hetman zbije tą wieżę. Kolejna partia to Szereszewski-Kuprejczyk. Tutaj czarne, no troszeczkę przy pomocy białych figur, bardzo ładny przykład tutaj znalazły na motyw przesłony. Widzimy hetmana i gońca, które chciałyby dać mata na polu H2. Oczywiście nie działa posunięcie skoczek F3, bo skoczek to zbije i tutaj mata czarne nie dadzą, ale czarne znalazły takie bardzo sprytne posunięcie skoczek na D3. Jeżeli hetman to zbije albo goniec, no to wciskamy mata. Także no, zrobiło się dosyć podbramkowo. No, skoczek też ma na celowniku gońca na B2. Biały goniec bije na H7. Król idzie na pole H8. I biały hetman H5. Tym razem białe grożą matem. Na przykład goniec na G6, król na G8 i hetman na H7. Tylko że tempo w szachach odgrywa kolosalne znaczenie i tu braknie właśnie tego jednego tempa. Skoczek na F4, hetman jest podbiciem, oczywiście nie ma tego gońca na G6, bo skoczek zbije na H5. Hetman się wycofał, żeby przytrzymać, żeby bronić tego gońca. I teraz znajdźmy motyw przesłony. Jeżeli chcesz dać mata hetmanem i przy pomocy gońca na polu H2, a broni to hetman, no to musisz coś postawić pomiędzy hetmanem i pomiędzy pionkiem i zagrać posunięcie skoczek H3, szach. Znowu nie ma możliwości goniec G6, no bo nieprawidłowe posunięcie. Ja pierwszy dałem szacha, a jeżeli nastąpi na przykład posunięcie hetman bije na H3, no to my bijemy na H3 i ta pozycja jest wygrana. I ostatni przykład, jest to partia Maroczy-Widmar. Bardzo tutaj przemyślana kombinacja, tak sądzę, ze strony Maroczego. No co ty byś tutaj zagrał? Tak zastanów się, 5-10 sekund. No czarne tutaj mają dosyć prosty plan. Zrobić roszadę. Tutaj nawet nie boimy się posunięcia wbije na G7, bo po goniec bije G7, te gońce są bardzo aktywne. Zresztą można później linię G wykorzystać na przykład do ataku na króla. No i czarne też poza tym mają bardzo mocne centrum, także mają tutaj swoje atuty. Na pewno warto przemyśleć takie posunięcie, jak skoczek bije na E6. Jeżeli hetman zbije, to odejść sobie skoczkiem na przykład na G5, wtedy zdobędziemy hetmana. A po skoczek bije na E6, F bije na E6, wydaje mi się, że dosyć ciekawe jest posunięcie F7. Jeżeli to zbije król, no to w jaki sposób go zderoszujemy? A jeżeli zbije to hetman, to będzie groziło na przykład znowu ponowienie skoczek na G5. Także takie myśli tutaj myślę, że powinny przechodzić przez głowę szachistom. Może też są jakieś inne fajne plany. Ale Maroczy zrobił tutaj takie kopyto. Skoczek bije F7 od razu. Jeżeli goniec bije na F7, no to skoczek na D6, odbijamy hetmana, wygrana pozycja. No dlatego trzeba zbić królem. Ponawiamy skoczka. Jeżeli król zbije na polu F6, no to po wieża bije E6, hetman bije F6. No białe powinny łatwo tą pozycję wygrać. Król poszedł na pole G8. Teraz oczywiście możemy sobie odbić tutaj na E6, ale najpierw nastąpiło bardzo mocne posunięcie G4, ponieważ chcemy, żeby bijąc na polu E6, chcemy, żeby wieża atakowała jednocześnie hetmana. Hetman właśnie idzie na pole F6 i wieża
odbija tutaj na polu e6. Hetman się wycofuje. I podsumujmy materiał. No w pionkach jest, nadal czarne mają przewagę, ale zwróćmy uwagę, jaki tutaj brak organizacji figur jest w obozie czarnych, a dodatkowo dzięki aktywnym figurom, czyli dzięki wieży, skoczkowi i hetmanowi, uda się tutaj zorganizować bardzo fajny atak na króla. Następuje hetman f3, grozi proste hetman na f7. Jedyna możliwość obrony to hetman na d7. Jaki tutaj należy zrobić motyw przesłony, żeby to zadziałało? Włóż rękę tam, gdzie najbardziej boli, tak? Albo gdzieś tam włóż rękę do ulu, tam, gdzie możesz być najbardziej pokąsany. Czasami właśnie zapominamy o takich posunięciach, które możemy zrobić i one są pod wielokrotnym biciem przeciwnika. Owszem, przeciwnik może sobie zbić to, ale może w jakiś sposób zdezorganizuje to jego obronę. I takim właśnie posunięciem, taką przesłoną jest posunięcie wieża na E7. Zobaczmy, że jeżeli na przykład zbije to skoczek albo zbije to goniec, to po hetman F7 matujemy, a po hetman bije na E7 też nie ratuje tej pozycji ten ruch, ponieważ następuje hetman D5. I po hetman F7 po prostu będzie mat. Także, no jak widzisz, przesłona jest bardzo ważnym elementem. Można w prosty sposób zorganizować obronę przeciwnika. Pamiętaj, że przesłona może być, możesz używać na przykład do ataku, żeby na przykład przerwać komunikację między figurą a jakimś obrońcą. A możesz też używać do obrony taką przesłonę, żeby przeciwnik na przykład nie mógł gdzieś tam wtargnąć do twojego obozu, albo żeby przestał na przykład widzieć jakąś istotną figurę czy punkt po twojej stronie szachownicy. Także dziękuję za wysłuchanie tej audycji. Życzę ci powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Pozdrawiam.